Cześć, witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj vlogmas numer 11. Dzisiaj rano wstałam i poczułam, że możliwe, że zbliża się jakieś przeziębienie. Trochę się przestraszyłam, bo na pewno bym tego nie chciała w ogóle, a w tym grudniu to nawet nie ma na to czasu, więc zrobiłam sobie szybko kanapki z czosnkiem, z masłem i z czosnkiem. To jest zawsze mój taki must have, jak wiem, że coś się dzieje złego. Bardzo często to pomaga, ale no mam nadzieję, że tutaj nic się większego nie wykluje. Oprócz tego chciałam sobie zrobić herbatę z miodem, z sokiem malinowym, z imbirem i z cytrynką, ale nie miałam ani imbiru, ani cytryny, więc muszę sobie to kupić. Dzisiaj sobie zrobię taki cały dzbanek, będę pić, pić, pić cały dzień. No i mam nadzieję, że nic się do mnie nie przypałęta. Trzymajcie za to mocno kciuki. A ja zabieram się za sprzątanie. Miałam już tak naprawdę robić takie generalne sprzątanie w poniedziałek, ale jakoś nie wiem. Nie wiem, co ja robiłam w poniedziałek nawet, szczerze mówiąc, ale jakoś mi tak czas zleciał, że jest dzisiaj środa i dopiero mam na to chwilę, więc póki Alex śpi, ja się zabieram do roboty. Nie będę Wam chyba wszystkiego pokazywać, jak sprzątam, bo już ostatnio był taki jeden vlogmas, gdzie Wam pokazywałam takie porządki, więc tylko gdzieś tutaj urywki Wam pokażę. Zaczynamy, a odezwę się do Was, jak już skończę. Ja już się wyszykowałam i na sobie mam sweterek z chińskiej stronki Zaful. Pod spodem mam taki t-shirt, nie t-shirt, tylko top z Zary. To jest pasek, który kupiłam w Pull&Bear i spodnie są z Zary. A skarpetki to mi Hilfiger. Tak wyglądam i no i biżuteria w sumie ta co zawsze. Ten naszyjnik zawsze macie podlinkowany, bo o niego jest najwięcej pytań, więc zawsze jest w opisie pod filmem. A ja się zbieram na zakupy spożywcze. Chyba wybiorę dzisiaj Biedronkę. Zastanawiałam się, Lidl, Biedronka, ale chyba Biedronka wygrywa. Pewnie się zastanawiacie, gdzie zgubiłam dziecko. Otóż jest z Pawłem. Paweł ma fajną pracę. Bardzo to w niej cenię, że nie ma godzin pracy, więc w zasadzie na którą przyjedzie, na tą przyjedzie, o której wyjdzie, o tej wyjdzie, liczy się to, co zrobi, a nie to, ile siedzi w pracy, więc ma bardzo takie luźne te godziny pracy. Może też pracować z domu, więc fajnie, ponieważ raz na jakiś czas po prostu sobie bierze home office i pracuje z domu. Wtedy na przykład ja mogę zrobić zakupy, on zostaje z Aleksem. To jest naprawdę mega, mega pomocne dla mnie, zwłaszcza w tym okresie, kiedy teraz naprawdę nie wiem, za co się złapać i w grudniu jest bardzo, bardzo intensywnie. No, także Aleks jest z Pawłem, bezpieczny, a ja idę robić zakupy. A chciałam Wam powiedzieć w ogóle, że wyjeżdżałam z parkingu, z garażu i nie cierpię czegoś takiego, ale byli panowie, którzy tam sprawdzali te systemy nasze parklift. My mamy taki system windy, że tak powiem, na auta, że w jednym garażu mamy tak jakby dwa miejsca, jeden nad drugim. No i jest winda, którą sobie można auto zjechać w dół i w górę. I słuchajcie, ci panowie, ja chciałam nagrać cokolwiek dla Was, a oni stali i mi pokazywali, jak ja mam wyjechać z garażu.
Nie wiem, czy wyglądam, jakbym nie umiała wyjechać ze swojego garażu, ale bardzo byli pomocni, ucieszeni po prostu od ucha do ucha i się śmiali do siebie, a no nie wiem, nie lubię czegoś takiego, bo ja dobrze wiem, jak wyjechać i to, że mam blond włosy, jestem kobietą, to nie znaczy, że źle prowadzę samochód, bo uważam, że bardzo dobrze prowadzę samochód, jestem w tej kwestii bardzo pewna. Nie lubię czegoś takiego. No ale w każdym razie nie mogłam wam nagrać, bo oni zaczęli wymachiwać rękami, cieszyć się do siebie. No i musiałam szybko wyjechać z tego garażu, uciec i stwierdziłam, że na parkingu w Biedronce wam wszystko opowiem. Dobra, idę robić zakupy. Ja oczywiście jak zwykle z przygodami, nie dało się zapłacić kartą, a już wyłożyłam wszystkie rzeczy na tą taśmę. No i musiała pani resetować cały system, więc stałam chyba najdłużej. No ale nic, czasem się tak zdarza. Dzień dobry! Cześć! Dawaj buziaka! Dawaj buziaka! Oczywiście jak byłam w Biedronce, to musiałam nakupować jakieś pierdół niepotrzebnych, ale nie, w sumie podoba mi się taka choineczka, zobaczcie, taka mała i pstryk! Ojej, świeci czy nie świeci? Świeci. Czy nie świeci? Ej, o co to chodzi? No dobra, świeci tak średnio. Raz świeci, raz nie świeci. Taką gwiazdę betlejemską w doniczce złotej o słońce. I na szybko wam pokażę. Ostatnie zakupy wam się podobały, więc jeszcze raz. Ryż biały. Kupiłam też znowu te płatki kosmetyczne dla niemowląt. One są bardzo fajne. Banany, mleko i kupiłam takie zupy z dyni. Spróbujemy, zobaczymy. Mają spoko skład, więc stwierdziłam, że sobie dzisiaj zjemy. A później będziemy jechać na miasto, więc zjemy coś bardziej treściwego, a taka zupka będzie na teraz. Mandarynki, właśnie to, po co pojechałam, czyli cytryny. I gdzieś tu jeszcze powinien być imbir. O, jest imbir. Więc zaraz sobie zrobię herbatę właśnie z miodem, z cytryną i z imbirem. Tutaj orzechy nerkowca. Kupiłam też coś takiego, czyli taki napój owsiany do owsianki. Stwierdziłam, że sobie spróbuję dodać. Bułeczki, tutaj croissanty z czekoladą. Kupiłam też coś takiego na jakiś taki kryzysowy dzień. Nigdy tego nie jadłam, ale ogólnie wiecie, że lubię te rzeczy z Horteksa, więc sobie wzięłam. Tutaj mam dwie cebule, paprykę, pomidory, ten serek, który wam ostatnio pokazywałam. Kupiłam też herbatę taką zwykłą. Tutaj znowu grzanki i teraz właśnie do tej zupy sobie zjemy. Dalej tuńczyk, ser cheddar, ser taki zwykły z dziurami i dla Pawła perówki. That's it.
ma torby z TK Maxa? No już po jedzenku i po spacerze trochę zamarzłam. Jest zimno strasznie. I będę się z wami żegnać, bo materiału mam już chyba dość dużo. Mam nadzieję, że podobały wam się przebitki z jarmarku świątecznego. I pokazałam wam rynek główny, jak pięknie jest przystrojony. Choinkę tegoroczną bardzo mi się podoba, jest śliczna. No, także widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie. Get ready for the jingle. Buziaki, pa!